Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Torgus, a wy oglądacie pierwszy odcinek mojej nowej pobocznej serii Zagrajmy w Tomb Raider 2 Gold, The Golden Mask. Mówię na to poboczna seria, ponieważ można to podciągnąć pod Tomb Raidera 2, z racji tego, że jest to dodatek do 2, Goldziak. I w pierwszej kolejności powiem, iż Goldy, a więc Gold 1, Gold 2 i Gold 3 do Tomb Raidera nie zostały stworzone przez studio Core Design, które to tworzyło Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Natomiast Goldami zajął się zupełnie inny oddział studia Eidosa bodajże. Nie chcę was teraz oszukać, ale na pewno te dodatkowe poziomy właśnie tworzyli inni ludzie, nie ci powiązani z oryginalnymi klasykami. To jest jako ciekawostka. Teraz tak. Ten Goldziak podoba mi się chyba najbardziej ze wszystkich trzech Goldów. Natomiast Goldziak do 3 również mi się bardzo podoba i w zasadzie większość osób twierdzi, że do 3 Goldziak jest najlepszy. Natomiast mi najbardziej podoba się Goldziak do 2, a więc właśnie ten, który wam teraz pokażę. Składa się on z 4 poziomów oraz 5 dodatkowego, jeśli zbierzemy wszystkie sekrety. I to jest właśnie fajne, że jednak te sekrety czemuś służą w tym Goldziaku, że nie tylko jakieś znajdźki, ale także odblokowują nam dodatkowy poziom. Więc ta seria będzie krótka, jak sami widzicie, bo będzie tutaj 5 leveli. I postaram się wam ją pokazać na 100%, chociaż nie przypominałem sobie tego Goldziaka przed nagrywaniem, dlatego mogę niektóre znajdźki pominąć, od razu wam powiem, ale będę się starał wszystkie zebrać, będę się rozglądał bacznie wszędzie i mam nadzieję, że niczego nie pominę, ale jeżeli pominę, to mi to proszę wybaczcie. Fabuła tego Tomb Raidera nie jest tak naprawdę związana z Tomb Raiderem 2 oryginalnym, mamy tu jakby nową historię, i Lara wyrusza na Alaskę w poszukiwaniu złotej maski. I to głównie tyle mógłbym powiedzieć na ten temat. I wydaje mi się, że to by było chyba na tyle. Teraz tak, tutaj mam jakieś zapisy już. Ja nawet nie pamiętam, kiedy tę grę przechodziłem. To było na pewno z pół roku temu, jak nie lepiej, więc nie pamiętam mega tutaj wszystkiego. Więc my zaczniemy sobie po prostu nową grę. Mam nadzieję, że przy tej serii będziecie się bawić równie dobrze, jak ja podczas jej nagrywania. Zapraszam do oglądania. Tak, i od razu na głęboką wodę jesteśmy rzuceni. Skakujemy do wody. Tutaj od razu możemy sobie zabrać te harpuny. Wypłyńmy sobie na razie. Jak widzicie, nie ma tu żadnego filmiku wprowadzającego. Po prostu od razu lądujemy w wodzie i musimy tutaj działać. Teraz tak, pierwszy poziom nazywa się The Cold War, zapis, tak, i ten pierwszy poziom jest przeze mnie najmniej lubiany ze wszystkich, tam Lampard już nam chodzi, więc będzie trzeba się nim zająć potem, jest on najbardziej, właśnie odwrotnie, jest on przeze mnie najmniej lubianym poziomem z tego Goldziaka, natomiast później jest zdecydowanie lepiej, kolejne poziomy są zdecydowanie bardziej Tomb Raiderowe. Może jeszcze jedna rzecz. Jedyną rzeczą, która łączy Goldziaka z 2, są hordy przeciwników. Naprawdę tutaj jest ich masakrycznie dużo i główny problem, żeby tutaj przeżyć, to właśnie te hordy przeciwników, które na nas nacierają, więc musimy właśnie zbierać jak najwięcej apteczek, zasobów, żeby to po prostu przeżyć. I teraz tak, jak widzicie, Lara ma wdzianko z Tomb Raider 2 z Tybetu. I trochę klimatami do tego Tybetu powracamy, bo jak widzicie, znajdujemy się w takich jakby zimowych scenariach. I to mi się w sumie podoba, lubię takie klimaty w Tomb Raiderach. No ale dobra, do rzeczy. Działamy tutaj w takim razie. Podnieśmy sobie na początku tutaj te znajdźki, czyli harpuny. Tam zaraz dalej będzie harpunnik. I tutaj w tej wodzie pływa pewien przyjemniaczek, a w zasadzie rekin, którego chciałbym się pozbyć w pierwszej kolejności, z racji tego, że pod wodą znajduje się pierwszy sekret. Od razu na początku gry znajdujemy pierwszy sekret. Popłyniemy sobie może w takim razie tędy.
No chodź tu. O dobra, tam jest. Won, tylko mi nie zeżryj. No, come on. Dobra, skinął. Tak, ja na początku, przy pierwszym przechodzeniu tego poziomu, myślałem, że po prostu jak się wpada do tej wody. Aha, dopiero teraz muzyczka nam się włączyła, zwiastująca rekina. Natomiast on się dopiero pojawia tak naprawdę, jak podpływamy do tego miejsca, bo tylko tutaj możemy z tej wody wyjść. Ale zanim wyjdziemy, to najpierw właśnie ten sekret. Wydaje mi się, że pod wodą wszystko zebraliśmy. Został nam jedynie ten sekret. Rekin już nam nie będzie tutaj przeszkadzał. Tutaj chyba już nic nie ma, a sekret znajduje się pierwszy w tym miejscu. I są to jakieś złote monety. Tutaj nie ma smoczków, tak jak to było w Tomb Raider 2. Tutaj mamy złote monety, potem są chyba złote sztabki i na końcu jest złota czacha. Tak wyglądają tutaj sekrety. Chyba już możemy stąd wyjść, tak mi się wydaje. What the fuck, dlaczego ta muzyka znowu się pojawia? Dobra, wyjdźmy stąd. Tak, nasz helikopterek odleciał, zostawiając nas samych na tym nieprzyjaznym terytorium. Dobra, czy... Zaczynamy chyba z shotgunem, właśnie. Zaczynamy z shotgunem, mamy dwa pociski do niego i powinniśmy sobie poradzić z tym Lampartem. A właśnie. I tutaj jest mnóstwo znajdziek na samym początku od razu gry. Naprawdę... Tutaj akurat twórcy nas zasypują wręcz tymi znajdźkami, ale o Jezu, kula, nie pamiętałem o niej. Ale są one niestety dość dobrze ukryte, więc trzeba się trochę napocić, żeby je zdobyć. Tak jak tutaj widzicie, pod skrzynią znalazła się mała apteczka. I teraz tak, tutaj będzie mnóstwo pułapek w postaci kul toczących się na nas i lampartów. Tutaj będzie ich mnóstwo. Dobra, na razie może z shotguna sobie zrezygnujemy von. Tak, dobra, tutaj na razie nic nie ma. I wracając do przeciwników, jest ich tutaj naprawdę masakrycznie dużo. Nawet chyba w Goldziaku jest jeszcze ich więcej niż w dwójce. I to jest główny problem tego Goldziaka, bo jednak... No nie uśmiecha mi się pokonywać tylu przeciwników. Zresztą są mega irytujący, powiem wam szczerze, bo niektórzy są na skuterach, a sami wiecie, że przeciwnicy na skuterach potrafią naprawdę zajść nieźle za skórę nam. Dobra, kolejna kula się toczy. To jest ciemne jak w dupie, Laro, zapal. Tak, tu jest kolejna amunicja do shotguna. Natomiast tutaj na nas jeszcze jeden lampart chyba wyskoczy. O właśnie. Won. Okej, i na razie to by było na tyle. Chyba mamy spokój już z tymi lampartami. Tutaj mamy amunicję. No podnieś się, Laro. Okej, i od razu wam powiem, że jeżeli ten pierwszy poziom wam się nie spodoba, to dajcie szansę Goldziakowi, naprawdę. Jezus Maria. What the fuck, ja to cudem przeżyłem. Ta kula by mnie prawie tutaj zmiażdżyła. Tak, właśnie nie pamiętam tego Golda do końca, dlatego mogą być fejle i wybaczcie za to. I wracając do tego, co mówiłem, to oczywiście, tak, tu jest przepaść, więc uważajcie, żeby tam nie wpaść, nie chcemy tego zrobić. Jeżeli wam się nie spodoba ten pierwszy poziom, to oczywiście dajcie szansę jeszcze temu Goldziakowi. Potem jest naprawdę zdecydowanie lepiej. Są już takie mega Tomb Raiderowe poziomy. Dobra. Zapisik kolejny poszedł. Możemy teraz wbijać tutaj. What? O co chodzi z tą muzyką? Ona się pojawia, nic się nie dzieje. To jest właśnie najgorsze w sumie. Bo muzyka zawsze zwiastuje, że coś się zaczyna dziać. A tutaj muzyka zaczyna grać, a tak naprawdę nic się nie dzieje. I to jest mega takie mylące, można by powiedzieć. Dobra, wbijamy w takim razie na górę i tutaj nas przywita kompania przeciwników. Niestety, a my nie mamy shotguna chyba, czy mamy? Amunicję mamy, no tak, bo zebraliśmy. W sumie stopera nie włączyłem, ale chyba będę to nagrywał po prostu odcinkami. Nieważne ile mi to czasu zajmie. Aha, tak, to jest nowy typ przeciwników, bo takich ludzi w Tomb Raider 2 nie było.
tak ubranych. Więc pojawiają się tutaj nowe rodzaje przeciwników won. Takich chyba też nie było. Ale mogę się mylić, ale chyba nie. Dobra, i przeważnie tutaj w tym goldziaku wszyscy oni mają coś dla nas dobrego. Zostawiają dla nas. To jest amunicja do M16. Tam była apteczka, no ale Boże, ja nie wziąłem. Już chciałem pobiec dalej. Natomiast wracamy się po apteczkę. Laro, nie patrz mi się tam, ja wiem, że ja mam tam iść, spokojnie. Tak, tutaj apteczki są na wagę złota, wam powiem, bo naprawdę tyle tych jest tutaj przeciwników, że czasami jedna apteczka potrafi zrobić różnicę. Nie chciałem tutaj spaść, Laro. Ale jak już spadłaś, to niech ci będzie. Przejdziemy tędy. Dobra, tutaj chyba już nic więcej nie ma. Możemy sobie wyjść. Tutaj przeskakujemy. Co tu jest? Okej, tam na dole na pewno jest sekret, ale wydaje mi się, że musimy zjechać po Tyrolce i dostać się tam od drugiej strony. Więc z tej strony nic nie zdziałamy, ale jeszcze chcę zobaczyć tutaj, czy czegoś nie ma. Okej, tutaj chyba nic nie ma. Dobra, w takim razie tutaj jest pewna znajdźka dobrze ukryta. Musimy sobie przesunąć, a raczej pociągnąć tę oto skrzynię. I ta znajdźka jest ukryta... Musimy skoczyć gdzieś tam. O, właśnie tu. Tak, i ona jest naprawdę dobrze ukryta. Ja jej nie znalazłem przy pierwszym przechodzeniu tego poziomu. Mamy tutaj amunicję do shotguna i małą apteczkę. Tutaj już nic nie ma. Tę skrzynię chyba przesuniemy, bo chyba pod nią też coś jest. Z tego co pamiętam. A nie, nie ma. Dobra, to jest powrót tylko tutaj, tak? Dobra, w takim razie tu już wszystko. Możemy wbijać na górę i zjedziemy sobie po Tyrolce. Jezus Maria, Laro, dlaczego ty mnie się nie słuchasz? Dobra. Ogólnie najwięcej przeciwników to będzie ludzkich, z tego co pamiętam. Chociaż nie. Dobra, nie będę was okłamywać. W tym pierwszym poziomie są głównie ludzcy przeciwnicy. Chociaż pojawiają się lamparty i zaraz pojawi się jeszcze orzełek chyba. A tutaj mamy apteczkę. Orzełek się pojawi chyba jak wejdziemy tutaj. Tylko może... O, właśnie, leci. O, tam jest. No, Laro, celuj. Tam są flary. Tam są flary. Ja chcę te flary wziąć. Jezu, bym zapomniał, widzicie. Dobrze, że zauważyłem. Okej. Tak, tu jest ogólnie przepaść, dlatego musimy zjechać na tej Tyrolce na drugą stronę. Ale co ciekawe, w tej przepaści, tam na dole znajduje się właśnie ten sekret. Drugi. Dobra, zapisik. Ja tutaj będę często zapisywał, bo wiecie, nie wiem do końca, co na mnie tutaj czeka, bo nie przypominałem sobie tego przed nagrywaniem, więc wolałbym zapisywać często, żeby nie powtarzać potem tej samej sekwencji 15 razy. Dobra, tutaj możemy się opuścić zwyczajnie. Teraz nas zaatakują chyba orzełki kolejne. O, właśnie. I tam ogólnie jeszcze jest lampart jeden na górze. Idź stąd! Jezus Maria. Dobra, teraz tak. Tutaj mamy amunicję do shotguna, więc sobie ją podniesiemy od razu. No, Laro. I załatwimy sobie teraz tego lamparta. On jest gdzieś tutaj. O, właśnie, aż przyszedł. Chce zginąć najwidoczniej. No chodź tu. Skocz tam, Laro. O. Dobra. Ten jest z głowy. I teraz idziemy po pierwszą naszą broń tutaj. I ona jest naprawdę dobrze ukryta. I powiem wam szczerze, że w tym pierwszym poziomie większość naszego arsenału już zdobędziemy. Jeżeli ktoś właśnie eksploruje, penetruje wszystko tutaj, to na pewno zdobędzie mnóstwo broni od razu na samym początku i będzie miał lżej potem w kolejnych poziomach. Bo jednak... Aha, tu jest kula. Dobra, tu trzeba... Dla mnie. Niestety zgniotła mnie ta kula i jeszcze chyba nie zapisałem. To będzie miał... A nie, tu jest, dobra. To będzie miał stosunkowo po prostu łatwiej, tak? No bo te bronie się przydają na tych poważniejszych przeciwników, żeby ich szybciej wykończyć. Tutaj trzeba w odpowiednim miejscu rola zrobić. O, właśnie. I wtedy ta kula nam nic nie zrobi, bo tutaj jest takie podwyższenie jakby i ona
spada tam niżej, a tutaj mamy M16. Niestety tej broni nie lubię. Sami zresztą widzieliście dlaczego w Tomb Raider 2. Tych, którzy nie widzieli w mojej... Boże, co ja chciałem powiedzieć? Tych, którzy nie widzieli w moim wykonaniu Tomb Raidera 2, zapraszam do obejrzenia. Tam się wszystkiego dowiecie. Tam właśnie lamiłem, strzelając z tej broni. Tutaj mamy keyhole. Potrzebujemy klucza, żeby otworzyć to przejście. Natomiast zanim poszukamy keyhole'a, to pójdziemy sobie zdobyć kolejną broń, która jest tutaj niedaleko. Musimy sobie przesunąć tę skrzynię. Tutaj mamy za nią tajemnicze przejście. I tu jest ciemno. Tak, tu jest ciemno, ale tu się da łatwo zginąć, bo tam są takie dziury. I to nie jest fajne. Nie, to jest jedna dziura. To jest chyba po prostu przepaść. Czekajcie, rzuć tam na dół. Tak, tam jest przepaść, więc po prostu się zabijemy, jak tam wpadniemy. No i ją przeskakujemy i wbijamy dalej. W ogóle jakie niebo. Masakra, coś się otworzyło. To chyba otworzył się tam powrót po prostu, żebyśmy sobie wrócili tam. A tutaj mamy moją ulubioną broń z Tomb Raider 2, a więc automatyczne pistolety. I będę z nich najczęściej korzystał, chociaż na razie chyba nie mamy jeszcze amunicji. A nie mamy, coś zdobyliśmy. Ale dobra, na razie zostawię to w spokoju. Tutaj nam się otworzyło właśnie to przejście. Czy tutaj jeszcze jakaś znajdźka jest? O właśnie, amunicja do automatów. I teraz idziemy na poszukiwanie klucza. A ten keyhole gdzieś tutaj był, tak? Tutaj jeszcze są jakieś znajdźki? Chyba nie. Ja tutaj się rozglądam, bo naprawdę nie pamiętam tutaj wszystkiego. Nie. Nie, 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 nie. Nie. A nie, tego nawet nie trzeba rozwalać. Chyba można wskoczyć po prostu. O nie. Na pewno się dało wskoczyć. Tylko może nie z tej strony. Albo ja jestem, nie wiem, albo to nie ta szyba. O właśnie. Tylko z tej strony się dało wskoczyć i ją rozbić, bez korzystania z broni. Dobra, zapisujemy i lecimy w takim razie dalej. Aby zdobyć ten klucz, musimy się udać tędy. Ogólnie te drogi tutaj, jak sami widzicie, nie wskazują nam od razu takiego miejsca, gdzie musimy się udać od razu. Tutaj twórcy akurat nie prowadzą nas za rączkę. Te lokacje są naprawdę dobrze ukryte. Zobaczcie, tutaj mamy właśnie lokację, do której powinniśmy się udać. I to nie jest takie mega oczywiste. Dobra, tam gościu idzie na nas. No chodź tu. Tak, 3 strzałów chyba potrzebują, żeby zabić właśnie. Czy on coś na nas zostawił? Tak, właśnie. Jest problem z nimi, bo trochę te znajdźki się zlewają i dlatego nie do końca wiadomo... Czasami, czy oni coś dla nas zostawiają, czy nie. Tutaj mamy klucz, nasz upragniony. Natomiast tam mamy jeszcze dźwignię, którą teraz musimy pociągnąć. I ona otwiera nam tę obok kratę, to znaczy drzwi. To są, tak, te drzwi. I tam chyba jakiś gościu nawet chodzi. Ale na razie on nam nic nie zrobi. O właśnie, teraz był tu. Bo jeszcze te drzwi... Tamte naprzeciwko są zamknięte i je otworzymy właśnie za pomocą klucza. Czy tam coś było? Cholera. Bo to wygląda... Laro! Czy ja tam mogę wskoczyć w ogóle? Boże święty, czy tam coś jest w ogóle? Czy ja tam... Dobra, tam nic nie ma. Idziemy stąd. Dobra, teraz się udamy po sekret. Po drugi sekret. Keyhole'a na razie zostawiamy w spokoju. O cholera, nie, 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 nie. Tak to nie miało wyglądać. Chyba trzeba to zrobić... O właśnie, w ten oto sposób. I tutaj możemy zejść zwyczajnie, to jest drabinka. Swoistego rodzaju, właśnie. Zapalmy sobie tutaj flarę, tutaj mamy przejście. I tutaj na nas wyskoczy... Lampard. Dobra. Natomiast tutaj będzie czacha, czy będą sztabki złota? Już nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Chyba sztabki. Tak właśnie jest. Sztabki złota, drugi sekret. Ogólnie standardowo mamy 3 sekrety w każdym poziomie. Jak już wspomniałem, złote monety, złote sztabki i
I złotą czachę. Teraz pytanie, zastanawiałem się, czy dałoby się wrócić tą samą drogą, którą tu przyszliśmy. I nie wiem, mogłem to w sumie sprawdzić, ale dobra, już wróćmy tędy, bo tutaj się wracamy do początku poziomu tak naprawdę. I musimy jeszcze raz... Jezu, znów ta muzyka, nic się nie dzieje, a muzyka się pojawia. Tak, i musimy jeszcze raz wrócić do tamtego miejsca, w którym byliśmy. Chociaż no właśnie się zastanawiam, czy da się tą samą drogą wrócić, bo tam był teoretycznie spad. Ale może dałoby się go jakoś przeskoczyć. No dobra, nieważne. Wbijamy w takim razie tędy. Teraz już powinno pójść sprawnie, bo wiem co i jak. Tutaj już ludzie nie żyją. Już więcej tu ich się nie pojawia. Chociaż no niedługo się pojawi skuter i to właśnie mnie trochę martwi. Wiecie, że ja za pojazdami nie przepadam w Tomb Raider 2. Ogólnie w Tomb Raiderach nie przepadam za pojazdami. Tak, nagrywam to o godzinie 23:30, więc wybaczcie, jeżeli będę mówił coś bez sensu i się motał. No ale tak wyszło po prostu, że teraz mam akurat czas na nagrywanie. Miałem taką ochotę, żeby sobie w dwójeczkę pograć Goldziaka. A więc gramy. Dobra, zjeżdżamy jeszcze raz po Tyrolce. I znów muzyczka. Dobra, i teraz już chyba tutaj wszystko zrobiliśmy. To miejsce jest wymaksowane przez nas na 100%. Teraz właśnie tylko klucz i zmykamy z tego miejsca. Chociaż mógłbym tutaj zostać dłużej, bo tam dalej niestety nie jest za ciekawie. Okej. Chodź tu, bo wiem, że tam jesteś. No. Oni taki dziwny odgłos wydają, to jest taki jakby oddech. No gdzie ty jesteś? Jezus Maria, czy ja muszę do ciebie tu sam przyjść i się pofatygować? Dobra, ten akurat nic nie ma dla nas. Ale tu były znajdźki, ja je chcę. Okej. Brakuje nam ogólnie granatnika, tak mi się wydaje. Brakuje nam... uzików. Czy czegoś jeszcze nam brakuje? Granatnika i uzików chyba tylko. Bo resztę broni chyba mamy. Bazuki nie ma w tej części. Dobra. Idziemy dalej w takim razie. Teraz tutaj mamy małą apteczkę. Tam na dole. Na dole chodzą goście, więc trzeba uważać. Jeszcze jakieś orzełki chyba na nas wyskoczą też. Więc tutaj trzeba jakoś w miarę bezpiecznie zjechać. Chyba tędy. Nie, tu. Dobrze, tutaj. O właśnie, ale... No to nie było mega bezpiecznie. Idź stąd. No właśnie, o to mi chodziło. Dobra, teraz orzełek. Tam na górze jest gościu i na dole jest gościu. I tam jest zamknięte przejście. Musimy ogólnie pociągnąć dźwignię, która znajduje się gdzieś tu. Jezus Maria, jak się wystraszyłem! Boże święty! Ja nie pamiętałem o tym, jak mi wyskoczył na ryj. Widzieliście to? Boże święty! Muszę dojść do siebie. Tak, to jest ta dźwignia, która otwiera nam właśnie przejście po drugiej stronie. I teraz teoretycznie moglibyśmy skuter wziąć, który stoi tutaj. I chyba tak zrobię, że weźmiemy ten skuter. Ten skuter ma przyspiesz... Jezu, ptaku, chodź, bo będziesz mi przeszkadzał. Gdzie? No ja go nie widzę. Aha, tu. No Laro! Nie no, te ptaki są irytujące. Dobra, on gdzieś na górze lata. Teraz leci w tą stronę dopiero. Dobra, nie będę się z tobą bawił w kotka i myszkę. Wsiadamy na skuter. Ten skuter posiada przyspieszenie, jak sami widzicie. Nie można z niego strzelać, bo nie ma broni przyczepionych tutaj z przodu. Więc mamy tylko przyspieszenie. Jezus Maria! Nie! Tak, Torgus i jego jeżdżenie na skuterze.
Ogólnie w ramach ciekawostki wam powiem, że da się ten poziom przejść w ogóle bez korzystania ze skutera. Można sobie po prostu go przebiec, nie korzystając ze skutera, ale my po prostu przejdziemy go po Bożemu. Nie, no, Laro, czy ty potrafisz jechać prosto? Zmieniłem jakąś rozdzielczość przez przypadek. Zamiast F6 wcisnąłem F7. Mam nadzieję, że to nie przeszkodzi w niczym. O właśnie, o to mi od samego początku chodziło. Tak, tutaj sobie wysiądziemy w tym miejscu. Ptaszek, chodź. Teraz tym razem muszę cię załatwić. No. Tam na górze chodzi gościu, tak. Ale on na razie nam nic nie zrobi. Teraz tak. Dobrze by było zejść tam na dół, bo tam są znajdźki. Tam właśnie są znajdźki. Teraz pytanie, czy ja doskoczę do tej drabiny, która jest tam? Która jest po lewej. O, dobra, udało się. No, jeszcze straciłem życie, ale dobra, pierwszą apteczkę trzeba wziąć. Tu lamparty na mnie wyskoczą chyba. Nie. O, teraz lecą. Dopiero jak tu wszedłem, gdzie są znajdźki. Ale tylko jeden? No, ale podnoś! Wydawało mi się, że dwa wyskakują. Ale dobra, jeśli jeden, to jeden. Idziemy stąd w takim razie. Wchodzimy po tej drabince na górę. Tak, mam nadzieję, że ta muzyka nie jest za głośno, że wszystko będzie mnie, przede wszystkim będzie mnie dobrze słychać. Dobra, tam na górze czeka nas przywitanie, tak? Od pewnego jegomościa. No właśnie, Boże, jaka wysoka jest ta drabina z tego lodu. No już we mnie strzela, dziad. Tak, i ogólnie my powinniśmy tam dalej iść. Natomiast to był taki skrót. Ale my przejdziemy to po Bożemu i pójdziemy sobie normalnie na dół. Bo tam właśnie... Można ominąć ten fragment, ale tam są znajdźki, a ja nie chcę pominąć znajdziek. Poza tym tu będzie też gościu na skuterze, który będzie chciał nas zabić. I nam trochę życia zjedzie na pewno. Właśnie, to może M16 weźmiemy na niego, bo i tak będę w miejscu stał. Więc nie powinno być problemu. No gin, 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 bo ja chcę, żeby poszło to sprawnie w miarę. Dobra, zginął, jest git. Nie zrobił nam dużej krzywdy, myślałem, że będzie gorzej. Tak, i ogólnie jak sam widzieliście, można to w ogóle miejsce pominąć i iść dalej. Natomiast my tego miejsca nie pominiemy. Zbieramy tutaj wszystko. Jeszcze zobaczę, czy coś za tym nie było, bo mi się wydaje, że coś tu mogło być. Chociaż nie widzę. Dobra, pytanie, gdzie jest trzeci sekret? Jeszcze muszę się zastanowić, czy ja pamiętam, gdzie on był. Dobra, pamiętam. To teraz tak, może weźmiemy sobie ten skuter. Będziemy mogli strzelać. Okej. Tak, i ogólnie jesteśmy teraz tutaj na górze. O, ten zostawił nam amunicję do automatów. A ja nie zauważyłem. Okej, zapis. Tak, i my tutaj już byliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie to miejsce przed chwilą, więc teraz jedziemy tutaj. I tutaj będzie kolejny gościu na skuterze. O, właśnie tam jeździ. Nie! Stój, bo tam jest, można wypaść z trasy. Chodź tu. Dobra, zginął. Poszło sprawnie. Tutaj chyba nic nie ma. Tam ogólnie można wypaść poza mapę. Więc tam radzę wam nie zbliżać się. A my ogólnie będziemy działać teraz w tym miejscu. Musimy się pozbyć tej ściany lodu. O tej właśnie. No ale trochę...
musimy się napocić, aby się jej pozbyć. Zejdziemy sobie teraz z tego. No, już myślałem, że nie będziesz chciał mi zejść. O, dobra. Wchodzimy w takim razie tutaj. Tak, i tutaj, dobra, już wiem, gdzie będzie sekret. Tutaj mamy kulę. One muszą nam ogólnie rozwalić ten lód tutaj, żeby tu się woda pojawiła. I musimy pociągnąć tę dźwignię tutaj, w tym miejscu. One się stoczą. Tam gościu na nas wyskoczy teraz. Gin. Dobra. Będę korzystał ze wszystkich broni praktycznie. Nie będę się tutaj ograniczał do zwykłych pistoletów. A teraz tak, ta dźwignia... Chyba rozwala nam tamten lód. Tak jest. Już tego lodu teraz nie ma. Możemy się przedostać. Ale zanim tam pójdziemy, to idziemy po trzeci sekret. I ten sekret jest... wiąże się z fajną miejscówką, może tak. I naprawdę, jeżeli go nie widzieliście, jeżeli omijaliście to miejsce, to radzę wam zagrać, bo tamto miejsce jest naprawdę cudowne, takie niespotykane. Tutaj musimy wpłynąć. Może zapalę flarę jeszcze dla was. I wypływamy w takim oto miejscu. Cała sala praktycznie z lodu. Naprawdę to zawaliście wygląda. Kiedy ja pierwszy raz tutaj przyszedłem, to w ogóle myślałem, że tutaj trzeba obowiązkowo przyjść, że to nie jest sekret, tylko tutaj trzeba coś zrobić. A tutaj jest tylko sekret tak naprawdę i znajdźki, więc można to miejsce po prostu ominąć zwyczajnie i tutaj nie zaglądać. Jednak no, stracilibyście dużo. Teraz tak, tam są znajdźki, ale na razie się do nich nie dostaniemy. Niestety, bo tam jest woda i ten występ jakby skalny jest za wysoko i Lara się tam nie podciągnie na rękach. Musimy teraz wbić tutaj, w tym miejscu. Tam jest duża apteczka na górze. I to zrobimy skacząc w ten oto sposób. I po podniesieniu tej apteczki spadną kule z sufitu, które rozbiją nam ten lód na dole. O właśnie, i teraz tam na dole, o, nie wiem czy widzicie. Tam na dole jest sekret, o właśnie, tu centralnie. I tam na dole chodzą niewidzialni przeciwnicy. Pokażę wam, nawet widać na dole cień teraz, ale pokażę wam to dokładnie, jak zejdziemy na dół. Teraz musimy bezpiecznie po prostu zejść na dół, bo tutaj jakbyśmy się tak spuścili po prostu na dół, to byśmy się zawili, bo to jest naprawdę wysoko. Te płytki nam się rozwalają, więc trzeba szybciutko po nich biegać. Przeskoczyć teraz tu. Dlaczego przeniknąłem przez tę teksturę tu? Nie wiem, nie ogarniam. I żeby zejść sobie na spokojnie, to jest chyba skałka taka z tej strony, tu gdzieś można zjechać. Właśnie nie pamiętam, czy tu? O, właśnie tu. Tak, i teraz jak widzicie, tędy tutaj wpływaliśmy. W tym miejscu. A teraz jest to zamrożone, mamy tutaj lód i możemy się dostać do tych znajdziek, do których wcześniej nie mogliśmy się dostać. Tak, ogólnie te poziomy tutaj, jak widzicie, są długie, długawe. Chociaż, jeżeli pomija się sekrety, jeżeli pomija się wszystkie znajdźki, to da się spokojnie, szybciutko, w 20-30 minut poradzić, uporać sobie. Uporać się z tym poziomem. Ta tekstura wygląda dziwnie, ale dobra. I teraz chyba zjeżdżamy normalnie na dół, tutaj jest taki spad, więc nie ma problemu. Tutaj się już nie zabijemy. Dobra, tak jest. Czy to mogę przeskoczyć zwyczajnie? Nie, to trzeba rozwalić. Tutaj trzeba uważać, żeby nie zaatakować tych niewidzialnych strażników, można by powiedzieć. Dlaczego nie mogę tego rozwalić? Aha, dobra. Dobra, to tam jest sekret. Zabiorę go może od razu, może nie. Bo chcę wam pokazać tych niewidzialnych... No come on. O, tu jest. Widzicie? To jest taki strażnik niewidzialny, do niego da się celować, da się do niego strzelać, ale on działa na zasadzie podobnej do mnichów w Barkhang Monastery w dwójce, których mijaliśmy właśnie. I tam też wtedy, kiedy do nich strzelaliśmy, to dopiero wtedy oni stali się dla nas wrogami. A tak oni nam pomagali i na takiej zasadzie to samo tutaj działa. Tutaj do nas teraz goście wyskoczyli, więc
Oni teraz będą ich zabijać, ja mogę sobie teraz poczekać zwyczajnie gdzieś tu. Niech oni się tam powykańczają, ten do nas leci chyba tu. Dobra, to tego wykończymy w takim razie. Ja boję się teraz do nich strzelać, bo tam są właśnie ci niewidzialni i jak strzelę do jednego, to zaraz się na mnie wszyscy rzucą. Dobra. Zapiszę sobie teraz. O czyżby... O nie, 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 nie. Dlaczego ja nie mogę wyciągnąć żadnej broni? Come on, pod czwórką albo pod piątką powinienem coś mieć. No nie, harpunnikiem, kobieto! Automaty okej, ale nie harpunnik. Czy ja trafiłem... Nie, ten niewidzialny jeszcze żyje. A on jeden tutaj tylko był? Wydawało mi się, że ich więcej tu jest. Dobra, ten niewidzialny też zdechł. No nieważne. Jeżeli był tylko jeden, no to spoko, to nie mamy problemu. Ale jednak i tak warto ich nie zabijać, bo i tak nic z nich nie mamy, a jednak oni nam pomagają, kiedy ci goście wyskoczą, więc... Radzę ich nie zabijać. Tak, tu był drugi. Dobra, dwóch ich było. Tam też jest cień. Dobra, już mamy wszystko, mamy trzy sekrety. Jeszcze włączę statystyki. Tak, trzy sekrety mamy. W takim razie teraz możemy już tylko wrócić. Trzeci tu był. Trzech ich było jednak. Okej. Okay. Teraz możemy sobie wrócić zwyczajnie tędy. Aha, tam jest Lampard. Czy on do mnie dostanie się od drugiej strony? Chyba tak. Właśnie na mnie leci. Chodź tu. Dobra. Teraz pytanie, gdzie my tylko wrócimy? Gdzie ten powrót jest? W którym miejscu? A czekajcie, tam coś jest? Nie. Bo nie pamiętam, w którym miejscu wrócimy. Oczywiście kolejna drabina, wysoka, bo jak żeby inaczej. W dwójce to standard. W Maridori też takie były. A czekajcie, bo... Aha, nie, dobra, jest zwyczajnie wyjście. Dobra, pomyślałem, że tu jest tekstura kończy te... tego lodu i że dalej się nie da wspinać i trzeba gdzieś skoczyć do tyłu, ale jednak... Ale nie wiem, gdzie my jesteśmy, powiem szczerze. Aha, dobra, tutaj wpływaliśmy. Dobra, wszystko jasne. Teraz idziemy już w kierunku zakończenia poziomu. Tam, gdzie właśnie ten lód rozwaliliśmy. Tylko teraz... Dobra, na razie pominę. Zostawię sobie ten skuter tu, bo tam są przeciwnicy. I oni są na podwyższeniu. Ogólnie da się ich zabić, ale... Wolę takich pozabijać, naprawdę. Dobra. Ten załatwiony, jeszcze jeden. Dobra. Teraz pozbieram sobie znajdźki. Tu jest znajdźka. I chyba jeszcze tam na dole coś jest. A nie, tam są flary. Ogólnie teraz musimy poszukać dźwigni, która otworzy nam dalsze przejście. Tam jest gościu za tymi drzwiami, ale chyba nam nic na razie nie zrobi, póki te drzwi są zamknięte. Tam jest dźwignia właśnie przy tym gościu. Czy on coś dla nas ma? Chyba coś ma, bo tutaj coś mi mignęło. O, właśnie. Amunicję do M16. Strasznie dużo tej amunicji do M16. Ja akurat tej broni nie lubię. Dobra, zapis. I teraz... teraz właśnie będzie kłopot, bo... Ogólnie wiem, że tutaj na dole są znajdźki. Tak, o, właśnie, nawet stąd widać. O Jezu, nie! A na pewno nie można tego zrobić w ten oto sposób. Tutaj są znajdźki, jak sami widzicie. Jednak... One są mega dobrze ukryte, bo ja w życiu bym nie wpadł, że tam coś takiego może być ukrytego. Ale jednak tu jest ciężko się dostać tam na dół. Nie wiem, w jaki sposób to zrobić. Jakoś tam się trzeba zsunąć po prostu. Dobra, na początku zróbmy tak. Nie, to jest za wysoko, ewidentnie. I tu już dalej nie przejdę, bo tu jest koniec spadu tego. Nie. Tędy nie przeżyje. Dobra, czyli w takim razie trzeba gdzieś indziej zeskoczyć. Na pewno z tego miejsca. Może skoczmy gdzieś tu.
Pytanko, żebym ja też poza mapę nie wyskoczył. Weźmy sobie tylko apteczkę, bo ja mam mało życia. Nie no, też się zabiłem. A może maksymalnie na lewo tam przejść. To jest jeszcze... jeden pomysł. Przejdziemy sobie... mogłem w sumie z flarą od razu wskoczyć, bo teraz to nic nie widzę, co jest pode mną. A tutaj możliwe, że jest jakiś zjazd na końcu. Chociaż no nie zapowiada się na to. O, przeżyłem, ale... ale powiem szczerze, mam tyle życia, że aż mi się odechciało tutaj nawet schodzić po to. Dobra, mamy amunicję do Uzi. Gdyby tu była jakaś broń, no to okej, ale to są same znajdźki. Czyli wykorzystałem dużą apteczkę, którą... A nie, są! Uziki! Boże, dobra, git, mamy Uzi. Dobra, czyli jednak tu jest broń. Zajebiście. Dobra, nic nie mówiłem. Nie słuchajcie się mnie. Wchodzimy na górę. Tutaj jest drabinka. Mamy Uziki. W takim razie schodźcie tutaj za wszelką cenę, chociażbyście mieli stracić jedną apteczkę dużą, bo tu są Uziki. Tak. Więc zostało nam do znalezienia... ile broni? Czekajcie. Tylko granatnik chyba. Tylko granatnik. Tak mi się wydaje. Chociaż mogę się mylić. Dobra. Zostawmy to. Wracamy w takim razie tutaj. Tutaj wcześniej było to miejsce zamknięte. Tutaj zabiliśmy jednego na skuterze gościa. A tutaj... tak, tu jest nasz ten skuter. I teraz możemy już na niego wsiąść. Ja sobie tylko zapiszę. I w takim razie jedziemy dalej. Jesteśmy już bardzo blisko zakończenia poziomu. Aczkolwiek pod koniec jest naprawdę masakrycznie dużo przeciwników. Dobra. Dobra, zabijmy tego. Dobra. I teraz tak, ogólnie... może zostawię już ten skuter tu. Nie będę się teraz nim już bawił. Bo jak mówiłem, można przejść ten poziom bez skutera. I w sumie to nie polega nawet na bugach żadnych, ani żadnych glitchach. Po prostu zwyczajnie da się go przejść bez skutera. Na przykład tutaj. Da się normalnie tędy wejść i przeskoczyć. Nie trzeba wjeżdżać tu skuterem. Tak. Teraz tutaj dalej. I tak w pewnym momencie musimy z niego zejść tam zaraz kawałek dalej, bo pokończy się po prostu droga i tam jest podwyższenie i skuterem się nie da wjechać. Tutaj gdzieś kule na nas będą się toczyć. Trzeba na nie uważać. O, właśnie tu. Tak, ale to one tylko po bokach, więc tutaj nam nic nie zrobią. I teraz tak, tu będą goście na nas wyskakiwać. To jest ciemne jak w dupie. No gin. Tak, popodnosimy sobie trochę znajdziek. Może ja uzików użyję pierwszy raz w tej grze. Chyba z każdej broni już korzystałem. Dobra. Jeszcze jakiś jeden na pewno tutaj na nas wyskoczy. Chociaż... a, jest tu. Dobra. I tam był keyhole, jak sami widzieliście. I któryś z nich chyba powinien mieć klucz. O właśnie, ten ma klucz. Czy tam jeszcze został jakiś? Nie, dobra. Bo już się przestraszyłem, że nie mam jakiegoś klucza, ale jednak ten gościu właśnie za nami miał klucz, tutaj go używamy. W ogóle jakaś dziwna nazwa tego klucza była, nie zwróciłem uwagi, jakiś shaft, coś tam. Masakra, tak, tu na... o właśnie, to chciałem właśnie powiedzieć, że tu może nas wystraszyć Lampard. Dobra, zapisik, tam była chyba dźwignia po drugiej stronie. A tutaj znajdzie chyba nie było, chociaż... nie, tu nic nie ma, tylko dźwignia. I ta dźwignia otwiera nam przejście dalej. Jestem ciekawy, czy nie pominąłem żadnej znajdźki. Możecie mi napisać w komentarzach właśnie, czy gdzieś tam jeszcze znajdźka jakaś została do znalezienia. A wydaje mi się, że granatnika nie da się zdobyć tutaj w tym poziomie. No dobra, lecimy w takim razie tutaj. I tutaj teraz będzie horda przeciwników. I tu stracę mnóstwo życia i mnóstwo apteczek. Jezus Maria, jak oni tutaj wyskakują z dupy.
No chodź tu, gdzie uciekasz. Jak już wyskoczyłeś, to walcz jak mężczyzna. O! Amunicja do granatników jest spoko. Do granatnika. Ja dzisiaj się nie mogę wysłowić. Przepraszam was za moją składnię dzisiejszą, ale po prostu jest taka pora, że ja już jedną nogą jestem w łóżku. Tak, i tutaj na nas wyskoczą. Właśnie, już leci jeden, jegomość. Tam zaraz drugi za nim. Jezus, Laro, co ty robisz? Apteczka, apteczka. Mam piksel życia praktycznie. Dobra. Takie, oni są mega silni, jak sami zauważyliście, że potrzeba dużo wpakować w nich ołowiu, żeby zginęli. To nie jest tak jak w dwójce. Na początku w dwójce było łatwo, szybciej ginęli, a potem było coraz trudniej. Natomiast tych od samego początku jest ciężko zabić. Dobra, teraz skorzystamy sobie może z... M16, bo tu będzie jeszcze jeden taki gościu na balkoniku, a jeszcze ptak chyba będzie. Tu już jest ptak, dobra, widzę. Ogólnie jesteśmy w jakiejś bazie tutaj, jak sami widzicie. I ten pierwszy poziom właśnie jest taki najmniej Tomb Raiderowy z tych wszystkich, które tu są. Następny myślę, że już się wam bardziej spodoba. Chociaż ten następny... Chociaż nie, ten następny też jeszcze jest chyba w bazie. Dopiero od trzeciego się zaczyna tak naprawdę robić fajnie. Aczkolwiek już ten drugi jest chyba przyjemniejszy. No nie wiem, nie pamiętam tego drugiego w sumie tak mega mocno. Tam na górze jest gościu. Tylko ja bym chciał go zabić. Chcę mieć wszystkie kile tutaj. Zabicia. No. Gościu, stańżesz w miejscu. Ja tu jestem na dole, możesz mnie tutaj pocisnąć. No come on. Gdzie on polazł? Dobra, on na hita tam jest, praktycznie. No w końcu. Ale i tak na górę nie wejdziemy. Nawet jeżeli on by coś nam zostawił, to tam chyba się nie da w żaden sposób wejść. Chyba, że przez jakiś corner bug czy coś, ale... Ale nie będę już tego robić. On chyba i tak nam nic nie zostawia. Tutaj mamy dźwignię, która otwiera nam klapę. O właśnie. I teraz już tylko musimy tam wskoczyć. O cholera, jeszcze jeden. To tego też zabijemy. Zmarnujemy trochę amunicji, ale będę miał wszystkie kile w tym poziomie. Nie tylko znajdźki. Dobra. I teraz już możemy zeskoczyć. Tu jest woda na dole, więc bez problemu. Tutaj żadnych znajdziek nie ma. Potworasów też chyba nie. Chociaż... Nie, tam nic nie ma. Dobra, w takim razie tutaj idziemy tędy. Ogólnie jeszcze jako ciekawostkę wam powiem tutaj, że pierwszym moim Tomb Raiderem, pierwsza moja styczność z Tomb Raiderem to właśnie był ten Gold. I to właśnie był ten poziom. Grałem w demo właśnie Goldziaka, kiedy miałem jeszcze Windows 90, chyba 8 to był mój pierwszy system, mając chyba 7 lat. Miałem od razu zainstalowaną demówkę Tomb Raidera 2 Gold na komputer. I właśnie to była pierwsza moja styczność z grami komputerowymi i w ogóle z Tomb Raiderem. Właśnie ten poziom. I demówka właśnie kończyła się w tym miejscu. Tutaj właśnie się podpływało. Czyli demo po prostu zawierało cały pierwszy poziom Golda. Tam widzicie, jest ten niewidzialny strażnik. Ale nie musicie się go obawiać, po prostu tutaj sobie płyniemy. I tutaj następuje koniec poziomu. Tak, The Cold War już za nami, zostały nam 3 do końca, tak naprawdę 4, jeżeli liczymy ten dodatkowy po zdobyciu sekretów. Oczywiście mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Mam nadzieję, że wybaczycie mój dzisiejszy nieogar i moje jąkanie się i tak dalej. Mam nadzieję, że w następnych odcinkach już będzie lepiej, będę nagrywać to w normalniejszych porach dnia. Tak więc trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!